turniej o Puchar Miasta Malborka. Puchar ten, te zawody, ten turniej jest pod patronatem burmistrza Malborka, pana Marka Harzewskiego oraz starosty powiatu malborskiego, pana Mirosława Czapli. W dzisiejszym turnieju bierze udział 24 zawodników. Są to drużyny z okręgu pomorskiego, województwa pomorskiego. Jest to Nadwiślanin Kwidzyn, LKS Żuławy, Nowy Dwór, jest drużyna Atlety Gdańsk, Floty Gdynia i nasza drużyna MKS Rzemieślnik z Malborka. No jak pan przewiduje, kto jest faworytem dzisiejszych głównych zawodów? Myślę, że będziemy walczyć o palmy pierwszeństwa. Jeżeli coś nam się uda, no to będę bardzo zadowolony. Wystawiamy dość dużą grupę zawodników, bo startuje w tej chwili 8 naszych zawodników. No i będzie dobra walka, uważam. W poprzednich zwykle zawodach dominowali Karol Klimaszewski czy Bartosz Sam. Dzisiaj nie wystąpią. Czy rywalizacja dzięki temu będzie bardziej wyrównana? Na pewno tak. Karol Klimaszewski przygotowuje się do Mistrzostw Polski juniorów do lat 23, które będą niebawem, a ponieważ jest w okresie rekonwalescencji po kontuzji, dlatego nie chcieliśmy, żeby narażał się w tych zawodach. Także w tej chwili on pełni rolę trenera, ale liczymy na to, że wystąpi na Mistrzostwach Polski i osiągnie nie mniejszy sukces jak w poprzednim roku, bo w poprzednim roku zdobył srebrny medal w dwuboju, także bardzo osiągnął duży sukces. Bartosz Sam też niestety ta dyscyplina jest bardzo kontuzjogenna. Też nasz Sam w tej chwili też przygotowuje się do Mistrzostw Polski seniorów, także w dzisiejszym dniu nie będzie startował. No za to zauważyłem, że mamy jakby, można powiedzieć, rodzynka wśród uczestników, bo jest także przedstawicielka płci pięknej. No i jakby ocenił pan jej progres, jej w ćwiczeniach właśnie podnoszenia ciężarów, bo to mimo wszystko ten sport jest bardziej kojarzony z mężczyznami. Tak, ale przykładowo na Mistrzostwach Europy w Rumunii, które odbywały się na początku kwietnia, duże sukcesy zajęły właśnie zawodniczki z Polski. Nasza zawodniczka ma przed sobą jeszcze, ma duży potencjał i po prostu musi popracować nad sobą. Być może się też znajdzie w szerokiej kadrze Polski. Ale to jeszcze na to musimy poczekać rok, a może więcej na to.